przekroczeniu mostu przyjaźni na granicy Tajlandii i Laosu, wczesnym rankiem z pobliskich hotelików kierowca zbiera chętnych, którzy wędrują w głąb kraju na spływ barką. Zaplanowałem dotrzeć do Luang Prabang. To duża miejscowość w środkowej części Laosu, a najlepszą drogą to właśnie droga wodna. Trzeba tam Mekongiem płynąć 2 dni. Towarzystwo się ładuje powoli. Powiedziałem, nie chciało mi się siedzieć w domu przy kominku. Wybrałem się w tropiki. Mój plecak jest coraz cięższy, ale współczuję takiej grupie, taka młoda para przyjechała tutaj i wymyślili sobie i namiot, mają po 2 bagaże i w klapkach. Jak patrzę na nich, to jest mi ich żal. Ja płynę powolną łódką, tą slowboat, a tu można sobie wynająć takie, o, szybkie. Laos to jeden z biedniejszych krajów świata. Dopiero się rozwija. 80% ludzi pracuje tutaj w rolnictwie. Idę sprawdzić, może tu mają Red Bulla, ale w to wątpię. Europe Red Bull. O kurde. Poważna sprawa, lodówka zapnięta też na kłódkę. Ale Red Bulla nie widzę. For me, this one. Biorę sobie. Najzabawniejsze jest płacenie, bo tu jest taka waluta, kipi się nazywa. Dostajesz cały plik, płacisz jednym banknotem, a dostajesz ich 20. Niby była denominacja, ale pewnie jeszcze tymi starymi banknotami też operują. Prawie jak u nas na promie w Zdzieszowicach przy Odrze. Chyba jadę z tymi ludźmi, no. Absolutny folklor. A, jest kultura. Numery po, jak w samolocie, ponumerowane. Z tego co wiem, czym dalej, tym gorzej. 41. Jest i przy wylocie. Kto powiedział, że wszystko musi być w nierdzewce, o cynku i na wysokim połysku? To jest nieprawda. Siedzenia samochodów powykręcane. Poczęstunek. Rejs będzie trwał 6 godzin. Do przerwy na nocleg. Tu maszynownia. Poważna sprawa. Poważna sprawa. Kocyjka, rozruch. Beczka na paliwo i tu pokład
Tutaj z tyłu, tu pod tymi deskami chowa się bagaże. I rufa. Trzecia klasa. Trzecia klasa. Podobno tam się nie przesiaduje. Zobaczymy, czy da się przemieszczać. Look, all family, you sit. My family? To jest pan kapitan pewnie. Te ławki mnie przerażają, bo to są bardzo proste, kanciate. Natomiast tutaj obok z lewej strony chyba jest pierwsza klasa, bo mają z samochodów i można siedzieć na miękko. A może i się rozkładają do tyłu, a u mnie nie. I jakby nie patrzeć tą zabytkową barką, będziemy płynąć 2 dni. Nie widzę też na barce żadnych kamizelek w razie W. Mekong to najdłuższa rzeka na Półwyspie Indochińskim. Ma aż 4,5 tysiąca kilometrów i płynie przez 6 krajów. Fascynująca jest ta rzeka, która swój początek bierze z Himalajów, a wpływa do Morza Południowochińskiego. Niemal cały kraj porośnięty jest lasem, a w lasach rosną cenne drzewa, tikowe, hebanu i palisandru.
Już po kilku godzinach na statek wkradła się ogólnopanująca nuda. Jedynie kapitan statku jest mocno skoncentrowany na swojej robocie, aby nie uderzyć i nie rozczaskać łódź o wystające co kawałek skały. Docierając do jakiejś wioski na nocleg, dzieci nie odpuszczają białym twarzą. Promenady Ala, pokój numer 11. Te włączniki mają zarąbiste. Łazienka. Sabady. No i sprawa jest poważna. Następnego ranka procedura się oczywiście powtarza. Tym razem mamy inną barkę. No, to board. Same here? Yeah. Our friends are here. Can we go on this one? No, stop. Dzisiaj zmienił się statek. Ten jest na wysokim połysku. Wszyscy muszą być boso. Buty do reklamówki dostali. Wyszło słońce, bo z rana było trochę chłodno, ale niektórzy się już rozpoznają. Oprócz łodzi kapitan też się dzisiaj zmienił. Są takie wioski usytuowane przy Mekongu, do których nie ma innego dojazdu, tylko drogą wodną.
każdej z tych łodzi jest zamontowany taki ołtarzyk, na którym są składane ofiary. Są tam banany, jest jakieś picie. Tutaj w Laosie od końca maja do listopada trwa pora gwałtownych deszczy tropikalnych, ale kiedy one ustają, to wtedy rzeka opada i oczywiście więcej się dzieje. W Mekongu żyje ponad 1000 gatunków ryb. Rzeka ta też często jest nazywana spiżarnią dla milionów ludzi. Już drugi dzień, jak wypatruję delfina krótkogłowego, to taki gatunek, który jest na wymarciu, ale żyje w tej rzece. Czasami, jak ma się szczęście, można go zobaczyć. Naukowcy liczą, że jest go jeszcze około 100 sztuk. Delfin ten potrafi z morza wpłynąć w głąb rzeki ponad 1000 km. O, tutaj jedna baryczka, jeden stateczek padł na skały i skończył żywot. Mama lat 19 zostawiła cyrkę. Pokonując 250 km drogą wodną, docieram do Luang Prabang, ale o tym w następnym odcinku.